Co nowego w kwietniu w Kanal Plus Online? Hitowe polskie komediodramaty? Kultowa trylogia dla miłośników sprośnych komedii romantycznych? Mocne tytuły sensacyjne oraz oscarowe kino w starym stylu, które rozgrzeje wasze serce. Na początek ciepła i poruszająca koprodukcja Kanal Plus, Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej. I żeby dobrze opowiedzieć, z jakim filmem mamy do czynienia, taka ciekawostka. Chyba nigdzie indziej poza Polską nie używa się określenia film obyczajowy. Ale jeżeli założymy, że coś takiego jak kino obyczajowe faktycznie istnieje, to ten zwrot idealnie pasuje do twórczości Kingi Dębskiej. A udowodniła to swoimi wcześniejszymi filmami jak Moje córki krowy, Zupa nic oraz właśnie jej najnowszym dziełem, adaptacją cenionej i wielokrotnie nagradzanej powieści Jakuba Małeckiego. Śledzimy w niej przeplatające się losy rodziny 20-letniej Anastazji dotkniętej dziecięcym porażeniem mózgowym. Ta mimo choroby pielęgnuje w sobie ciekawość, z fascynacją opowiada nam o otaczającym ją świecie i walczy o realizację marzeń o napisaniu matury. Poznajemy także jej siostrę Łucję, utalentowaną i ambitną baletnicę, która ukrywa poważną kontuzję, aby walczyć o główną rolę w spektaklu, oraz ojca dziewczyn, sympatycznego Poltka, który skrywa przed córkami sekret z przeszłości. Mimo trudnych tematów, Święto Ognia, tak jak jego narratorka, jest filmem bardzo optymistycznym. W rolach głównych zobaczymy tu Paulinę Pytlak, Tomasza Sapryka, Joannę Drabik oraz Karolinę Gruszkę. Ale na specjalne wyróżnienie zasługuje tutaj także Kinga Price, wcielająca się w ekstrawertyczną, wyzwoloną sąsiadkę, która zaprzyjaźnia się z główną bohaterką i swoim wdziękiem pomaga jej w realizacji marzeń. Pozostajemy przy bohaterkach wkraczających w dorosłość, bo drugą premierą jest Miało Cię Nie Być, ze scenariuszem Katarzyny Sarnowskiej w reżyserii Jakuba Michalczuka, twórcy Bardzo udanych teściów. Tu po raz kolejny sięga po motyw trudnej dynamiki rodzinnej i skupia się na relacji między córką i ojcem. Miało Cię Nie Być to historia licealistki Mańki, która desperacko próbuje zebrać kasę na usunięcie ciąży. Kiedy już wyczerpuje wszystkie inne możliwe opcje, odzywa się do ojca, z którym nie ma regularnego kontaktu, aby opróżnić także jego portfel. Bohaterowie, mimo że nie mają ze sobą głębokiej relacji, nie potrafią ze sobą szczerze rozmawiać i bywają na siebie momentami naprawdę cięci, w rzeczywistości są do siebie niezwykle podobni, na każdym kroku kręcąc i cwaniakując. I może właśnie dlatego, gdy prawda wychodzi na jaw, tata staje się jej jedynym sojusznikiem i wspólnymi siłami próbują zmierzyć się z tym wyzwaniem. Przy okazji zaczynają ze sobą szczerze rozmawiać, przepracowując wydarzenia z przeszłości, a także po prostu lepiej się poznając i pokazując sobie swoje światy. Co w tym przypadku między innymi oznacza spotkania z dziewczynami z Tindera i wizytę w barze ze striptizem. No co, no, rodzicielstwo bez zarzutu. W rolach głównych występuje tu Borys Szyc i jego prawdziwa córka Sonia, a partnerują im Magdalena Cielecka, Iza Kuna oraz Anna Mrozowska. Serialową premierą kwietnia jest sensacyjna produkcja oryginalna Canal Plus prosto z Francji, czyli BRI. Śledzimy w nim losy członków elitarnej jednostki dochodzeniowo-uderzeniowej w czasach, gdy widmo terroryzmu wymusiło rewolucjonizację oblicza francuskiej policji. Said, nowy kapitan brygady, musi stanąć na wysokości zadania, by stać się pełnoprawnym liderem i zrealizować swoją śmiałą wizję. Stawka jest jednak wyjątkowo wysoka, gdyż w każdej chwili na ulicach Paryża może wybuchnąć wojna gangów. A to oznacza, że akcja często rozgrywa się na brudnych ulicach i melinach, a kamera prowadzona jest z ręki, co nadaje serialowi dynamicznego, surowego i momentami wręcz dokumentalnego stylu. Bohaterowie łączą skrupulatną pracę dochodzeniową z niebezpiecznymi operacjami, które w każdej chwili mogą skończyć się śmiercią. Oczywiście ich życie zawodowe często przeplata się z relacjami osobistymi i jest to tym bardziej interesujące, że różnorodność etniczno-wyznaniowa członków brygady daje wgląd w kulturową strukturę współczesnej Francji, a także anatomię napięć społecznych. A teraz na rozluźnienie coś dla miłośników niepoprawnych politycznie brytyjskich komedii romantycznych i cringe comedy, kultowa trylogia filmowa o przygodach Bridget Jones, która ukształtowała wyobrażenia całego pokolenia na temat życia współczesnych singli. To tak wiecie, na pocieszenie, że pierwszy sezon kiedyś lub już się skończył. Bridget jest wiecznie imprezującą, palącą fajkę za fajką, bluzgającą i próbującą zrzucić zbędne kilogramy 30-latką. A jest także przy okazji niekwestionowaną mistrzynią spektakularnych wejść w kreacjach, ewidentnie nieadekwatnych do okazji, a także magnezem na społeczne faux pas i chodzącą katastrofą, która próbując robić dobrą minę do złej gry,
zawsze palnie coś durnego. Dzięki brawurowej kreacji Renée Zellweger, a także błyskotliwej, autoironicznej narracji bohaterki, nie sposób jej nie kochać i autentycznie jej kibicujemy w jej miłosnych perypetiach, szczególnie, że zawsze jakimś cudem znajduje się w centrum skomplikowanych miłosnych trójkątów. No i to wiecie, z nie byle kim, bo o względy bohaterki walczą prawdziwe ikony brytyjskiego kina. Dosłownie i w przenośni. Z jednej strony mamy świntuszącego szefa Bridget, narcystycznego seksoholika i patologicznego kłamcę Daniela Cleavera, czyli Hugh Granta, a z drugiej niesamowicie sztywnego, ale i przeuroczego Marka Darcy'ego, w którego wciela się genialny Colin Firth. Teraz propozycja dla miłośników intrygujących thrillerów psychologicznych, czyli Misanthrope z Shane Lee Woodley i Benem Mendelsohnem w rolach głównych. Film praktycznie od pierwszych sekund wrzuca nas w sam środek akcji, gdy w trakcie nocy sylwestrowej tajemniczy zamachowiec zabija ze snajperki kilkunastu niepowiązanych ze sobą imprezowiczów. Na miejsce zbrodni zostaje oddelegowany doświadczony agent FBI, który rekrutuje do pomocy spostrzegawczą i błyskotliwą policjantkę. Jej nieszablonowy sposób myślenia, ale też zapędy autodestrukcyjne, które uniemożliwiły wstąpienie do FBI, mogą okazać się tutaj na wagę złota, jeżeli zdoła tylko przeniknąć umysł zabójcy, by mogli go schwytać, zanim dokona kolejnego masowego ludobójstwa. Argentyński reżyser Damian Chiffron w swoim anglojęzycznym debiucie w efektowny sposób operuje tu gęstą, klaustrofobiczną atmosferą zaludnionej metropolii, a także autentycznym zagrożeniem, jakie stanowi tajemniczy, nieprzewidywalny morderca. Fabuła skupia się tutaj nie tyle na samym proceduralnym śledztwie, a raczej na politycznej walce o jurysdykcję, przypominającej partię szachów, w których należy dokonywać poświęceń, by po prostu pozostać w grze. A to sprawia, że bohaterowie zmuszeni są stale, na każdym kroku podejmować trudne decyzje. Ej, kto jeszcze poza mną jest koneserem aktorstwa, laureata Oscara, ale także króla memów Nicolasa Cage'a? Nie no, zakładam, że wszyscy. Fabuła thrillera Diabelska jazda rozpoczyna się, gdy bohater, w którego wciela się Joel Kinnaman, desperacko próbuje zdążyć do szpitala na poród żony. Wtedy jednak do jego auta wsiada tajemniczy, niezrównoważony psychicznie mężczyzna, który grozi mu bronią i każe zawieść się na morderczą przejażdżkę, która niemal na pewno zakończy się śmiercią jednego z nich. Albo obu. Nicolas Cage bez problemu potrafi stworzyć subtelne kreacje aktorskie jak w adaptacji czy niedawnym świetnym Dream Scenario. Ale zdecydowanie najlepiej czuje się w rolach, w których może poeksperymentować i poszarżować ze swoją niebywałą ekspresją. Reżyser Diabelskiej jazdy na szczęście doskonale rozumie, jak skanalizować energię aktora, która jest głównym powodem zresztą, żeby po ten film sięgnąć. Bohaterowie przez większość filmu po prostu jadą samochodem i rozmawiają, a mimo to jest to obraz stylowy i wciągający. W każdym zdaniu Nicolasa Cage'a widzimy, że tam pod powierzchnią no dosłownie się kotłuje i nigdy nie wiadomo, w którym momencie wpadnie w szał. W najlepszych scenach tego filmu fabuła podbija stawki emocjonalne, gdy bohaterowie są w towarzystwie innych osób, jak chociażby w barze albo w trakcie kontroli policyjnej i wiemy, że wystarczy jedno niewłaściwe słowo, jeden niewłaściwy ruch, i może to doprowadzić do rozlewu krwi. Scenariusz też stopniowo odsłania karty i odpowiedzi na pytania, czego tajemniczy pasażer właściwie chce i co go łączy z głównym bohaterem. Dla miłośników Nicolasa Cage'a, muah, prawdziwa gratka. Robert Rodriguez ma na swoim koncie takie klasyki jak Desperado, Od zmierzchu do świtu oraz Sin City i jego fani doskonale wiedzą, że do jego twórczości należy podchodzić z pewnym przymrużeniem oka. I takie też podejście zdecydowanie zalecam do jego najnowszego dzieła, filmu akcji Hipnoza, w którym reżyser próbował pobić chyba rekord ilości zaskakujących zwrotów akcji na, nie wiem, tam 90 minut. W głównej roli występuje Ben Affleck, który wciela się w policjanta mierzącego się z traumą po porwaniu córki. Po powrocie do pracy zostaje oddelegowany do śledztwa w sprawie tajemniczej serii napadów na bank, których sprawcy kompletnie niczego nie pamiętają. Okazuje się, że za tym wszystkim stoi enigmatyczny hipnotyzer potrafiący wpływać na percepcję ludzi, zmuszając ich, aby robili to, co każe. To, za co można śmiało docenić ten film, to zdecydowanie jego intrygujący punkt wyjścia i to, że elementy science fiction przywodzą na myśl takie tytuły jak Podpalaczka i Instytut Stephena Kinga, a także Skanerów Cronenberga. Kilka najbardziej widowiskowych scen pokazuje efekty działania hipnotyzera doprowadzającego do wypadków, a także sprawiając, że perspektywa bohatera dosłownie staje na głowie, a budynki zaczynają się na przykład przesuwać. Trochę jak w Doktorze Strange'u. W
Film operuje też całkiem ciekawą zmianą wizualnej stylistyki narracyjnej korespondującą z jednym z kolejnych zwrotów akcji. A na koniec jeden z najcieplejszych i najlepiej napisanych filmów zeszłego roku, czyli Przesilenie zimowe w reżyserii Alexandra Payne'a, twórcy Nebraski, Spadkobierców i Bezdroży, także z Polem Giamattim w roli głównej. To historia zrzędliwego nauczyciela, który nie cieszy się popularnością ani wśród władz szkoły z internatem, ani wśród uczniów, bo jego zasadniczość uprzykrza im życie na każdym kroku. Bohater zostaje wmanewrowany, by w trakcie ferii zimowych został na terenie szkoły i opiekował się garstką nastolatków, którzy nie mają dokąd jechać na święta. Oczywiście w przypadku tego bohatera pozostawienie ich w samopas, żeby się dobrze bawili, absolutnie nie wchodzi w grę, dlaczego oczywiście wymyśla im różne nudne zajęcia, chociaż samemu się zaniedbuje i lubi, nie wiem, wypić przed pójściem spać. Z czasem jednak stopniowo zaczyna się otwierać na drobne odstępstwa od ulubionej rutyny, a między nim a jednym z uczniów rodzi się nić sympatii, która pozwala obojgu odkryć o sobie nowe rzeczy, ale także przeżyć przygodę, której na pewno nigdy nie zapomną. Przesilenie zimowe urzeka przepiękną stylizacją obrazu na lata 70. z takim dodanym ziarnem, charakterystyczną kolorkorekcją imitującą kamerę analogową. Film absolutnie zasłużenie został obsypany nominacjami do najważniejszych nagród filmowych, w tym do Oscara w 5 kategoriach, między innymi za najlepszy scenariusz. A poruszająca rola Davin Joy Randolph jako kucharki opłakującej śmierć syna w Wietnamie została wyróżniona statuetką dla najlepszej roli drugoplanowej. To jest film, który z całego serca polecam i autentycznie poczujecie się po nim, jakby ktoś was po prostu przytulił. No to co? Na którą z kwietniowych premier cieszycie się najbardziej? Dajcie znać w komentarzu. Ja nazywam się Karol Gajos, Popcorn Nerd. Do zobaczenia w Kanal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Kanal Plus Online. Thank you.